Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos, a dzisiaj ruszamy na Grand Prix Francji na torze Paul Ricard. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. No słuchajcie, tak jak widzicie, rewelacji nie ma niestety. W tych kwalifikacjach dopiero miejsce 18. To kółko może nie było jakoś rewelacyjne, ale no nie wydaje mi się, że było też tak fatalne, no ale przy okazji wykorzystałem tą sytuację i postanowiłem zmienić sobie skrzynię biegów, dlatego że była już dosyć mocno zużyta, a i tak startujemy z 18 pola, więc dużo to nie zmienia. Swoją drogą myślałem, że będę ostatni, a okazało się, że jednak nie. Jeżeli chodzi o strategię wyścigową, to myślę, że to będzie dobry pomysł, czyli start na oponach pośrednich, kończymy na oponach twardych, nie możemy tutaj na początku wyścigu tracić z powodu gorszych opon. Ogólnie powiem wam tak, że tracę najwięcej w sektorze numer 3, w sektorze numer 1 i 2 nawet tempo jest spoko, ale w trzecim tracę w ogóle 0,4 sekundy nie wiadomo skąd, nie? Kompletnie, nie mam pojęcia. Gdybym wiedział, że taka sytuacja się pojawi, to po prostu bym przyjął więcej kar na ten wyścig, no ale w sumie jest chyba ok, tak jak jest też. No będziemy tutaj naprawdę walczyć o zupełnie inne cele niż w poprzednich wyścigach. No taki też tor musiał niestety przyjść. David Croft pasjonował się przed tym startem. Co ciekawego wydarzy się w tym sezonie? No pamiętam, jak skończył się wyścig w realnej Formule 1, no totalną klapą. I niestety najgorszym wyścigiem od lat w Formule 1. No zobaczymy, jak będzie tym razem. No, widzimy, że Russell i Kubica na zupełnie innych strategiach. Russell na oponach miękkich, Kubica na pośrednich, taki sam jak my. No zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. Swoją drogą, dzisiaj właśnie nagrałem ten odcinek. Wy zdecydowaliście w ankiecie, że jednak będą dwa odcinki, także za to się tym razem biorę. No i kolejny odcinek powinien się go spodziewać w środę. Tak myślę, że tak go opublikuję. Czyli byłby to tor w Austrii, na który szykujemy poprawki. Mam nadzieję, że będzie ok. Dlatego też chciałem przyjąć kary za tą skrzynię biegów tutaj. W sumie, no bo i tak poszło mi słabo. A w Austrii może być ciut lepiej przez tę poprawę silnika i podwozia. No start fatalny. Po raz kolejny Albon się wciska w ogóle z prawej strony. Okej, jest miejsce utrzymane, ale to nie wiem, ile to potrwa. Robert Kubica z prawej nas atakuje. Jednak trochę tutaj stracił ostatecznie. Ależ wolno tutaj będzie, ciasno na pewno. Kontakt z Russellem. Jest całe skrzydło na szczęście. To zawsze sprawdzam od razu. Nie było przypału. Ale ścięty tor. Dobra, udało się utrzymać jakoś. Nie, chyba jednak nie. Jest przed nami Weber. Weba, właściwie tak powiedział David Croft. David Croft. Ale szybki. Norris, Russell jest szybszy od nas. No nieprawdopodobne to jest. Nie wiem, kogoś muszę tutaj puścić, bo kanapka jest. Dobra, zrobiliśmy teraz. No serio.
Dobra. Ja nie odpuszczę tej pozycji. Sorry, Norris, nie odpuszczę tego. Ojej. Nie ma bata. Tu w ogóle tracę w tym zakręcie najwięcej. A jednak się udało tutaj wcisnąć przed Russella. Dobrze. Właśnie, tutaj jest taki pewien problem, dosyć spory. ERS się bardzo zużywa na tym torze. 11% na okrążenie. To jest po prostu największe zużycie do tej pory, jakie było w wyścigach. Większego nie było. Zobaczcie, Norris traci w ogóle czas. Strasznie wolny. Co oznacza, że też ma tutaj kłopoty dosyć duże. Ma się co dziwić, w końcu ten sam zespół. Oj, teraz się szybko zbliżyłem. Tak sobie myślę, że może dobrze jest odcinek z tego wyścigu, bo chyba ciekawie nie będzie. Ale mogę się, mam nadzieję, że się mylę. Ale teraz będzie tam tok Magnussen, fatalne wyjście w ogóle. Zobaczcie, jaki pociąg w ogóle z przodu. Magnussen jest lokomotywą. A my jesteśmy tymi wagonami, które pędzą za nimi i wyprzedzają. Ojej, będzie się działo teraz. W ogóle nie mam ERS-u, nie wiem czemu go wyłączyłem. Magnussen, katastrofalne tempo w ogóle teraz. No to tragiczne jeszcze niż nasze. Wyszliśmy teraz Norrisa, wciskamy się od wewnętrznej jak Russell. Prawie. Nie no, Russell od zewnętrznej atakował Roberta. Dobrze. No patrzcie, w jednak warunkach wyścigowych to wygląda zupełnie inaczej niż w takim czystym tempie kwalifikacyjnym. A ja mam bogate. Aha, to dlatego jest tak dobre tempo. Miałem bogatą mieszankę. Aha, to dlatego jest tak wolno. Weiba ma problem z samochodem, tak jak miał Russell w Baku. Patrzcie, pamiętacie, ile on stracił wtedy czasu. Bo tutaj po prostu będzie tłok, no właśnie, trzeba tu uważać na ewentualne uszkodzenia. Bo tu na prostej zostanie od razu połknięty. Od razu. Oj. Norris mi się tutaj odgryza. Oj, problem kontakt Raikkonena, obrócił się Kimi Raikkonen. Coś niesamowitego, ależ problemy. Przesadził zdecydowanie, pytanie, czy to był kontakt, czy jednak błąd Fina. Ale dobra, ja wykorzystuję błędy rywali, jesteśmy już na miejscu 15. Weber, strasznie, ja też fatalnie to przejechałem. Nie, zobaczcie, Weber w ogóle kompletnie nie ma tempa, w ogóle, stracił je całkowicie. No niestety, to już jest ósmy wyścig sezonu, to jest właśnie tor, na którym dużo kierowców ma nowe podzespoły, bo to już jest 1/3 sezonu. Oj. Pięknie. Pierwsze zjazdy dalej serwisowe zaliczają kierowcy. No tak, to jak ktoś startował na płynach miękkich, na pewno jest to dobry moment. Na to. Oj, ścięty słupek. W ogóle słuchajcie, właśnie nie powiedziane najważniejszej rzeczy. Zobaczcie, tutaj jest zły zjazd alei serwisowej. Niestety to jest w grze nie zrobione. Widzicie, tu jest ten zjazd z zeszłego roku. On generalnie jest bardzo niebezpieczny. W związku z czym przebudowano go na ten rok, że ten zjazd jest jeszcze przed tym ostatnim zakrętem. Jest jedno pocieszenie w tym wyścigu. Robert nie jest od nas szybszy przynajmniej. Przynajmniej. Tak w ogóle się zastanawiam teraz, bo na Austrii mamy zaplanowany remont silnika, że tak powiem. Się będą tam lepsze podzespoły. I potem możemy pójść w dwie drogi. Albo możemy ulepszać właśnie dalej moc, albo możemy ulepszać ERS. I jeszcze coś jeszcze możemy dać. Nie dwie drogi, trzy drogi są. W każdym razie też będziemy się mogli zdecydować. Na razie jest w miarę ogólnie po prostu lepsza moc. No zobaczymy. No mówię, wszystko musi iść też w parze. Niezawodność tak samo, bo to nie może być tak, że zwiększacie moc, a niezawodności nie, prawda? Ja sobie już na następny wyścig też poprawiłem niezawodność skrzyni biegów, bo
jak będzie ulepszona na maksa, bo już niezawodność w wieku będzie na 100%, to wtedy po prostu na pewno wytrzyma on na 6 kolejnych wyścigów, czyli zgodnie z regulaminem już na pewno kary za to nie dostaniemy, także to byłoby fajne. A jednak o 70% mniej więcej ta skrzynia potrafi po prostu tracić biegi niektóre, nie? Także to już jest problem. Ajajajajajajajaj, czy wyście to widzieli, co ja teraz zrobiłem? Dobrze, że bez kary to było. No tutaj myślałem, że ten zjazd trochę mnie uratuje, a jednak nie. Bardzo niebezpiecznie zmieniałem ten zjazd, tylko zmienili. Dobrze. Tak, zjechał też Grosjean oczywiście, ale ten zjazd po prostu był fenomenalny. Zjechał też Robert, więc dobra, dobrze, że na tym okrążeniu zjechaliśmy. Jest miejsce 15. Generalnie szału nie ma, ale dramatu też chyba nie ma. No zobaczymy, co będzie teraz, bo to jestem teraz bardziej ciekawy, czy my się w ogóle utrzymamy przed Russellem. Bo on będzie miał DRS. On jest tutaj strasznie szybki, on jest szybszy od nas na pewno, na prostych. Ojej, ale na wyjściach zakrętów jednak McLaren robi dobrą robotę. Ta prosta w ogóle tutaj mi się kojarzy z Le Mans, z Richard Lassard i ta szykana mi się kojarzy z szykaną Michelin albo z szykaną Forza Motorsport. Oczywiście prosta Mulsen, nie? Ta prosta licząca 5 km aż. Nieprawdopodobne, tyle miejscowości łączy też ze sobą. Kiedyś oczywiście ta prosta była tylko prostą, tak? Tam nie było żadnych szykan na tym. Ale to oczywiście ze względów bezpieczeństwa dodano te szykany, nie? To było chyba dobrą decyzją. Proszę! Samochód bezpieczeństwa, chciałem powiedzieć, że to jest faktycznie realny wyścig Formuły 1, tak jak taki nudny. Coś niesamowitego, czy trzeba czekać do boksu? Nie, bo tutaj nawet na miękkie nie zmieniamy, także nie, bo nie mam też miękkich opon, także niestety... Nie mogę tutaj przekroczyć tempa. No słuchajcie, co się stało nagle? Wszyscy zjechali, oczywiście decyzja dobra, żeby zjechać, tylko że no ja nie mogę zmienić tych opon już na te, ponieważ nie miałem ich. Oj, safety car! Aha. No słuchajcie, wyścig zaczynamy się na pewno od początku, bo tutaj ten safety car pozwoli zbliżyć do siebie całą stawkę i dobrze, bo naprawdę był taki moment nudny w wyścigu, że już tak sobie myślę, kurczę, ten odcinek potrwa chyba 15 minut. A może jednak tak nie będzie, no zobaczymy. No generalnie mamy trudną sytuację, bo kierowcy za nami zmienili opony. Ja w sumie na opony miękkie mogłem ryzykować, ale zużycie byłoby dosyć spore pod koniec. To mogłoby się skończyć jeszcze gorzej niż to, co mam teraz. Na pewno by się skończyło to gorzej. Więc nie chcę ryzykować po prostu. No mamy dużo systemów, więc postaramy się to jakoś umiejętnie zarządzać i powinno też być jakoś w miarę fajnie. I tak, nastawiam się na miejsce 15. No takie było w naszym zasięgu, więc tak jest lepiej niż planowaliśmy. Oj, oj. Kurde, żółta flaga, jestem gotowy wyprzedzać. Się wciskam teraz Groszkowi i wykorzystam jego błąd. Coś niesamowitego. Ale teraz silnik lepszy. Nie, zobaczcie, to jednak chyba silnik padnie. Oj, 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 uderzył mnie. Bez sensu w ogóle, patrzcie. Muszę go puścić teraz szybko, nie dostał kary. Ale totalnie bez sensu w ogóle, uderzył mnie Groszek i nie mogłem zrobić nic.
Robert 11, proszę, może będą punkty. Och, jaki on szybki jest. Patrzcie. Come on, come on. O kurde, ale uślizg był. No same mocy teraz po tym restarcie. Jakim cudem w ogóle się utrzymałem na torze? Żadnej powtórki nie używałem, nic. Nie no, nie wierzę teraz, co ja mam zrobić? Nic. Robert mnie objeżdża, Williams mnie objeżdża w ogóle. Ojej. Nie wiem, czy widzieliście, to on mnie normalnie uderzył teraz. Ja cię kręcę, ale emocje macie teraz pod koniec wyścigu. Teraz jedę tak defensywną linią jazdy, że to jest nieprawdopodobne. Całą stawkę blokuję, no ale co mam zrobić? Wszyscy mnie chcą teraz rozwalić, jeszcze się wciska mi Robert. Masakra. Co tu się porobiło w ogóle na tym okrążeniu? Zjechał ktoś do boksu. Nie, no, nie mam szans w ogóle z Giovinazzi. Chociaż... No nie wierzę, teraz będzie mnie blokował. Ajajajajajaj. A tym razem z DRS-em to już jest bez szans. Nawet na bogatym. Nie, to już jest gorzej niż z Giovinazzi było chyba. No nie, porównywalnie w sumie. Robert też widzę, że nie ma łatwego życia. No nie, to zdecydowanie nie. A propos plotek, to słyszałem, że Williams może przejść na silniki Renault. W ogóle nie wiem, czy żeście to słyszeli. O Jezu, teraz tragicznie to przejechałem. A propos właśnie Renault. Renault, a więc Daniela Ricciardo, który też jest niby przymierzany do Ferrari już nawet. Ojej, ale tutaj jednak z Renault może jakieś szanse są, minimalne. Z przodu walka. Lepszego Hasa jednak trzeba przyznać z Alfą Romeo. Oj, 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 to teraz już jest po ptokach. Niestety, teraz już nie ma szans w ogóle. Jest Lando Norris, będzie walka chyba honorowa w tym zespole McLarena. Właśnie w zakrętach jestem dużo szybszy, to zresztą od razu widać. Dzięki temu, że mieliśmy ten DRS, utrzymujemy się przed Norrisem. Gdyby nie to, to już by było pozamiatane. Ricardo nie wyprzedza, ale może wykorzystać to, że jestem w jego strudze i mogę się odciągnąć za nim jeszcze z DRS-em. Kurczę, ale emocjonująca końcówka. No nie spodziewałem się tego. Ten wyścig naprawdę się miał skończyć nudno, tak bym powiedział szczerze. Tak to wszystko wyglądało, no ale odpadnięcie Hulkenberga powodowało to, że Ricardo jedzie osamotniony i wyjechał safety car. Swoją drogą, fatalne wyścig dla Renówki. Fatalne wyścig dla Renówki. Bo skoro odpadła Renówka właśnie w swoim domowym wyścigu, no to jest dramat. Dla nas też jest w tym sensie domowy wyścig, ponieważ domowy wyścig dla dostawcy silników oczywiście. Oj, teraz trochę błąd na wyjściu. Mam nadzieję, że Norris tego nie wykorzysta. Próbuje! Oj, próbuje się teraz wciskać Lando Norris.
Nie, ja tego nie puszczę. Ja tu będę walczył na pewno. Ale nie ma o co, kompletnie. O, jest DRS. Proszę bardzo, fajnie. Na mnie w ogóle Devon Butler, mój rywal. No, jest atak. I wyprzedził Norris. Brawo. Brawo. No, się odgryza Ricardo. I wyprzedził jednak. I wygrywa, proszę bardzo, Sebastian Vettel. No. Ferrari dobrze, no McLaren tym razem fatalnie. To w ogóle jest pierwszy wyścig Norrisa, w którym jest przede mną. Do tej pory zawsze był chyba za mną? Tak, zawsze był za mną do tej pory. Nawet w Australii. Tak jest, skończyłem się na miejscu 13, więc rewelacji nie ma. Ale po kwalach w sumie i tak jest dobrze. Tak wygląda klasyfikacja. Perez trzeci, wow! Racing Point na miejscu trzecim. Fantastycznie. A my? No my fatalnie, trzeba powiedzieć. No ale tak też musi czasem być. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nowy kontrakt, mam trochę więcej premii. No generalnie tutaj nic więcej nie zmieniałem, także jest myślę, że git. Dalej pierwszy kierowca, cały zespół trudny. No, myślę, że będzie trochę lepiej mi się współpracowało z McLarenem. Także słuchajcie, do następnego weekendu. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!